Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam moją listę 5 najlepszych seriali LEGO Oczywiście jest to moja subiektywna lista i Wy możecie mieć inne ulubione seriale LEGO. Ja też nie obejrzałem wszystkich, więc jeśli jakiegoś nie wymienię, a uważacie, że warto go polecić, to napiszcie w komentarzu, jakie są jeszcze warte uwagi seriale LEGO. Jeśli film Wam się spodoba, to możecie dać suba, a ja zapraszam do oglądania. Miejsce piąte to Hero Factory. W internecie można się spotkać z różnymi opiniami na temat tego serialu. Uważam, że aktualnie nie robi on już takiego wrażenia jak wtedy, gdy powstały Hero Factory. Wiele rzeczy się tam rzecz jasna zestarzało, ale osobiście dobrze wspominam ten serial, jak i serię Lego, więc mieści się ona w moim top 5. Miejsce czwarte to serial Bionicle. Lubię ten serial mimo tego, że wielu ludzi za nim nie przepada za oderwanie jego fabuły od poprzednich opowiadań Bionicle. Po prostu jeśli nie zważać na to, że jest to Bionicle, Czyli ta sama marka, która istniała od początku XXI wieku, to byłby to wybitny serial podobny do Bionicle. Myślę, że tutaj serii zaszkodziło po prostu, że była pod nazwą Bionicle. Kolejne trzecie miejsce to Monkey Kid. Serial, który według mnie ma potencjał, aby kiedyś być najlepszym serialem Lego. Dopiero się zaczyna, a jego unikatowy wygląd i bardzo ciekawa fabuła sprawiają, że globalnie być może jest on największym sukcesem seriali Lego od czasu rozpoczęcia Ninjago. Mam nadzieję, że po wydaniu w telewizji polskiego dubbingu serial ten zostanie spopularyzowany w naszym kraju. Miejsce drugie to Chima. Aktualnie jeszcze przed Monkey Kidem, bo ten potrzebuje czasu na moje już takie finalne ocenienie go. Chima to serial z ogromnym potencjałem. Szczerze uważam, że sam serial do końca był naprawdę na poziomie, a za główny powód jego upadku uważam konkurencję rozwijającą się w tym samym czasie co Chima, czyli Ninjago. Z początku po wydaniu Chima lepiej się oglądała od Ninjago, ale po czasie to serial o ninja wygrał tą rywalizację. Miejsce pierwsze to właśnie Ninjago. Serial, który jest już naprawdę długi i którego końca po 16 sezonach, a w zasadzie 17 licząc pilotażowy, nadal nie widać, ponieważ jest to już tak popularna i potężna marka, że wkradła się ona do popkultury młodzieży w wielu krajach. Nie ma się co dziwić po prostu uważam ten serial za najlepszy z tych wywodzących się z Lego. To na tyle w dzisiejszym filmie. Dzięki za oglądanie i do następnego, cześć.